Jesteśmy w Zagańsku. Zagnańsku. W Zagnańsku. Ja ci się jednak do czegoś przydaję. No widzisz, tylko że nie w tą stronę mnie tam prowadziłaś. No dojechaliśmy, idziemy zobaczyć ten dom Bartek. Ponoć najstarszy w Polsce, tak? Największy? Jeden z najgrubszy, najgrubszy. Pogoda na szczęście się pogoda nie sprawdziła. Synoptycy mówili, że ma lać. Miało lać w święta, a tu nic, dwa dni pięknej pogody. To smutne jesteś z tego powodu. Bardzo się martwię, bo myślałem, że będę telewizor cały czas oglądał. Dobra, idziemy dalej. I wy tak mi nie uciekajcie z tego kanału. Ja wiem, że to nie są filmiki ze szklarni, z Holandii i tak dalej. Ja pokazuję tutaj życie moje prywatne i osobiste razem z Justynką. Za rękę się trzymamy, Lili, patrz, żeby nie było, żebyśmy nie upadli przypadkiem. No i ten. Wrócę do Holandii, to będę też ten nagrywał. Będzie dużo gadanych filmików i tak dalej. Co? Okoliczności przyrody, co oglądamy. I wy oglądacie. No słuchaj, no święta nie będziesz przecież spędzał w szklarni. Nie. A szkoda. Dla ciebie. O, jest i Bartek. Kawał drzewa. Podpórki porobione, żeby nam się nie połamał. Teraz tam wejdziemy dalej. Chodź Justynko. Chodź. No daj mi rękę, co ty się tak wygłupiasz? Mówię mi za rękę ci cięć, nie wstydź ci? Wstydzę się. No. Dom Bartek. Dla tych, co nie czytaci, muszę przeczytać. Tutaj macie. Tam jest zdjęcie, nie wiem czy będzie widać, z 1929 roku. No troszeczkę się rozrósł do tego czasu, widać. Czyli ponad 100 lat, nie, no prawie 100 lat temu zdjęcie wykonane. Co on tam ma? 28,5 metra wysokości, obwód pnia wynosi 9,85, przy ziemi 13,4. A ten rok podany tutaj jest? Nie widzę roku. Niektórzy uważają, że wiek dębu określany przez naukowców to około 700, a niektórzy uważają, że ma 1000 więcej. Okolice tutaj macie trochę roślin innych też. Tu jakiś murek. Latem będzie inaczej wyglądało wszystko. Tutaj dużo, dużo pielęgnacji tego było, tego dębu tam czytaliśmy. A zaczęli w którym? W 20 roku pielęgnować, nie? Coś tam wycinać i tak dalej. Coś tam pytniemy troszeczkę. Ja mogę pociąć jedną sprawę w cięciu. Ale nie tego. Nie. Pokaż, jak ładnie kwitną zawilce. Dobrze, pokażę zawilce. Chodź tam. A w ogóle on jest wypełniony jakąś zaprawą cementową w środku. A tam zawilce ładnie kwitną. Na biało. To są? Normalnie co? Wysłów się. Nie mogę. Wysłów się do mnie. Nie mogę, bo się zawstydziłam. Teraz przestań. O. Wysłów się, a tu macie dęba. Dęba z tej strony. Nie no, kawał drzewa jest. Tych podpórek pełno. Jakby ich nie było, to by już dęba nie było. Taka zwichura by go pewnie zmieniła. No, tu w ogóle monitoring jest cały czas ustawiony na ten dom. No i tak gdzie tutaj jesteśmy. Uśmiechnij się do mnie. Uśmiechnij się, no. Uśmiecham się.